Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy haul zakupowy, największy i najtańszy w historii mojego kanału. Wszystkie rzeczy były przecenione na złotówkę, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie haul zakupowy, a ja już Wam opowiadam, o co w tej promocji chodziło. Rossmann przecenił wszystkie swoje świąteczne, wielkanocne akcesoria na złotówkę, tylko trzeba było się pośpieszyć. Część rzeczy kupiłam w sklepie stacjonarnym, a część zrobiłam zamówienie online i od razu udało mi się, słuchajcie, to odebrać w sklepie. Wiem, że niektórym to wszystko, słuchajcie, anulowali, bo po prostu tych produktów nie było w sklepie, ktoś może wcześniej przyszedł i to wykupił, ale mi się, słuchajcie, udało z jednego sklepu odebrać te zamówienie, z trzech innych mi anulowali, więc już Wam pokazuję, co kupiłam. Słuchajcie, są to zakupy dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich bliskich, bo to było po prostu kwestia czasu, trzeba było bardzo szybko podjąć decyzję, więc kupiłam, słuchajcie, różne takie fajne rzeczy, które będą dla mnie przydatne za rok, bo nie mam żadnych właśnie takich wielkanocnych rzeczy, więc pokazuję. Na początku pokażę Wam talerzyki, które bardzo mi się podobają. Udało mi się upolować tylko dwie sztuki, bo tylko tyle było, za złotóweczkę. Do kompletu mam też, tak jak widzieliście, właśnie takie rękawice. Wszystko za złotówkę, więc nie będę mówić cen. Rękawice z króliczkami i jajkami razem tutaj z taką łapką. I tutaj mam tego trzy sztuki. W ogóle wziąłam naprawdę dużo rzeczy, ale pokażę Wam takie najfajniejsze, największe i najciekawsze. Z tego samego kompletu były również kubki, więc słuchajcie, brałam ile... Z tego samego kompletu były również kubki, więc bardzo się cieszę, że będę miała właśnie takie, przynajmniej właśnie dwa do kompletu, tak jak widzieliście, kubków jest więcej, ale talerzyki się trafiły dwa, więc świetnie. Następne rzeczy były to takie jajeczka rozłupane, to bardzo fajnie będzie wyglądało właśnie na rzeżuchę i tego mam trochę więcej, chyba ze cztery sztuki, były właśnie w białym kolorze i w zielonym też mi się udało znaleźć, więc jestem bardzo zadowolona z tego, bo to akurat mi się na maksa podoba. Z takich większych ozdób to też dekoracje, no i słuchajcie, taka rzecz za złotówkę, to akurat udało mi się stacjonarnie w sklepie znaleźć. To po prostu aż hit. Wiem, że nie wszystkie rzeczy wchodziły w tą promocję, nie wszystkie rzeczy wielkanocne tak przecenili, trzeba było też sprawdzać na czytniku, ja patrzyłam na stronie online, więc miałam taką już świadomość do sklepu, jak poszłam, co może kosztować właśnie złotówkę, więc tego oto królika za Zeta mi się udało dostać, naprawdę super. I mam też takiego miętowego, tutaj jest takim jajeczkiem wiszącym, po prostu cuda, jestem tak zachwycona, jestem z siebie tak dumna i zadowolona, że udało mi się coś takiego dostać. Słuchajcie, tutaj mam koszyczki, były tylko dwa, wiecie, no różne były kolory, ale to była kwestia tego, żeby się załapać jako pierwszym i to kupić, więc mam tutaj biały, który kupiłam stacjonarnie, ten robiłam przez internet i to odbierałam, no i bardzo szybko mi to, słuchajcie, przyszło do odbioru. Tutaj mam takie króliczki w różnym kolorze, ja w ogóle, słuchajcie, dzień przed tą promocją byłam w sklepie, chciałam kupić, bo bardzo fajnie one wyglądają, będą właśnie fajnie wyglądały, czy to do nagrywek na tło, czy to właśnie, zobaczcie, tak sobie gdzieś postawić, żeby stało. No świetnie to wygląda, więc wzięłam we wszystkich kolorach, różowy, niebieski i żółty. Pamiętajcie, że ja też, słuchajcie, robię dużo zdjęć, czy właśnie też mam jakiś tam drugi kanał, czy to znajomym, czy to rodzinie dać. Naprawdę myślę, że wszyscy będą się z tego cieszyli, a to była taka okazja, że hit. Na pewno też bardzo fajne było to, że udało mi się znaleźć ściereczki. I to bardzo fajnej jakości, ale nie wszystkie były na złotówkę przecenione, tylko ten wzór. Także tutaj mamy takie białe z jajeczkami, z króliczkami i tutaj takie zielone serduszka. Tylko dwie sztuki, ale zawsze coś. Słuchajcie, bardzo, bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Tutaj z tyłu mam jeszcze inne kubeczki. Kubki za złotówkę to w sumie chyba najfajniejsza rzecz, taka najdroższa bym powiedziała. Zobaczcie, jest jeden taki biały. Żółty, ten żółty naprawdę świetnie też wygląda. Także tutaj, słuchajcie, są takie wszystkie wzoriki, jakie to mówię. Ten jest piękny i taki. No, tak jak mówię, ja dla siebie tego wszystkiego oczywiście nie zostawię, bo aż tyle tego mi nie jest potrzebne. No ale gdyby wasi znajomi upolowali taką promocję i by się z wami podzielili tymi rzeczami, to na pewno byście, że tak powiem, nie pogardzili tym za złotówkę. Tutaj fajne świeczniki i powiem wam, że one mi pasują nie tylko na Wielkanoc. Myślę, że to właśnie takie wiosenne, letnie ozdoby. No super. I nawet jeszcze świeczka jest w środku. Bardzo ładnie to w ogóle wygląda. Przewiązane na prezent komuś dać. Cudeńko. Widziałam też, że ludzie najbardziej czaili się, słuchajcie, na skarpetki. Jest to firma Soxo. To są bardzo popularne. Mi się udało dostać tylko dwie pary. Jedną, słuchajcie, bo właśnie, bo to część rzeczy mi też online anulowało, bo po prostu tego nie było w sklepie. Jedna jest damska. Przepraszam za mój głos. 35-40 i tu są dwie pary za złotówkę. No hit. Jedne są takie w paski, drugie są takie w kurcoki, ale myślę, że można spokojnie chodzić w nich nie tylko
od świąt, a to jest męska, ale nie wiem, chyba sobie ją też zostawię, bo to jest 40-45, a ja noszę 40, więc myślę, że git. Tutaj są w marchewki, a to są w jajuwa. Pisanki, jajeczka. Świetna, świetny deal bym powiedziała. Jestem aż siebie dumna. Dajcie mi znać, czy wy wiedzieliście o tej promocji, czy wam się udało. Skąd ja o tym wiem? Ja jestem na różnych grupach na Facebooku. Oj, nie pytajcie mnie, jestem chyba na wszystkich. No i serwetki, jakie mi się udało dostać. Z tych jestem dumna, bo one nie są świąteczne, a były w promocji, więc kwiatkowe ze złotówkę. Tu są takie szare z króliczkiem. I jeszcze mam taką jedną zieloną. Ja tak się patrzę, tyle tego przede mną jest i myślę, co wam jeszcze nie zostało pokazane. I tutaj mam kartonik, bo już słuchajcie, troszeczkę tutaj tego popakowałam, żeby to mi nie leżało i żeby to było sobie fajnie czekało. O, te króliki są świetne, zobaczcie. Jedne są takie podwójne, w kolorze takim rose gold. Drugi jest, który trzyma malutkie jajeczko. Następnie mam, słuchajcie, takie jajka z uszkami królicze i też jajka mam. Oj, to będzie pięknie wyglądało, zobaczcie. Tak one się przedstawiają, ekstraśne. I jeszcze jest złoty królik taki. O, były też właśnie w jakimś innym konfiguracji uszu, ale mi się akurat nie udało ich dostać, bo na szczęście to nie było do zbicia, bo mi to anulowali. Taka wytłaczanka na jajka, były też w innych kolorach, ja wzięłam akurat jedną i jeszcze z takich mniejszych ozdób taki króliczek szary też z połyskiem i chyba były gdzieś jajeczka, zaraz je odnajdę. Tego typu jajek kupiłam trochę, one właśnie się tak odbijają. Tam muszę się, słuchajcie, ciągle schylać, ciach, ciach, bo tyle tego jest wokół mnie, aż myślałam, że się nie pomieszczę. Łańcuch świetny, LED, kurczaczki, są to właśnie takie kurczaki podświetlane, bardzo fajne. Trochę mam też kieliszków na jajko, tutaj słuchajcie, taki komplecik na przykład był za złotóweczkę, tak jak już wiecie, o te mi się najbardziej podobają z odstającymi uszkami, aczkolwiek myślałam, jak to przewoziłam do domu, że mi to, słuchajcie, się porozbija, ale jednak dotarło dobrze i jeszcze taki tutaj z takim wzorkiem króliczka i z kropeczkami też za zeta. O, to jest, słuchajcie, bardzo fajne. Zastanawiam, do czego się to wykorzysta, ale myślę, że ja bym, słuchajcie, tutaj do tego worka wsadziła doniczkę i postawiła, żeby jakieś kwiatki wystawały. Wiem, że u niektórych też są takie tradycje, że zajączek przynosi prezenty, więc myślę, że prezent do tego też można by dać. Mam kilka wersji z różowymi uszkami, z niebieskimi, z żółtymi, jak widzicie, więc do wyboru, do koloru. O, z takich większych rzeczy to było też mnóstwo tych kubków z królikiem. Ja w ogóle mam go, bo kupiłam sobie w tamtym roku chyba, albo dostałam, nie pamiętam, właśnie różowy, ale stwierdziłam, że jeszcze jeden do kompletu się przyda. Teraz planuję troszeczkę u siebie na ogródku, na tarasie posiedzieć, więc będzie tu fajnie wyglądało. I mam też ozdoby na sznurkach. Tego było, słuchajcie, mnóstwo. Tych ozdób to też zostało, to można było później przyjść i w sklepie one były. Byleby tego samego dnia, ale mi się te mega spodobały, takie pastelowe, to jest pierwszy wzór i drugi, no po prostu cudo. Już to widzę w taki sposób, żeby właśnie na takich gałązkach z baziami to pozawieszać, albo zrobić właśnie taką girlandę własnoręczną, wieszając właśnie te oto ozdóbki. Takich zwykłych jajek też wzięłam, plastikowych, i mam też ozdoby, które mi się mega podobały, drewniane. Te różowe chyba najfajniejsze, właśnie takie ażurowe bym powiedziała. Tu są niebieskie jajeczka, do tego są też żółte, króliki, jajka, koguty. Dużo się dzieje. Fajną rzecz, którą udało mi się dostać, jest to też taka podkładka. Jak widzicie, jest ona na korku. Ja mam okrągły stół, więc ja takich podkładek nie brałam dużo, tylko jedną, bo stwierdziłam właśnie, że na środek mogę sobie to postawić i jakieś strojki tutaj poukładać. Bardzo ładny wzór, naprawdę mega. Co tu jeszcze, co tu jeszcze? Tyle tego. Tu kupiłam takie papierowe koszyczki, właśnie myślę, żeby to jakoś wykorzystać do nagrywek na kolejny rok, właśnie na jaka niespodzianki, bądź właśnie do jakichś dekoracji w tło. I to mi się podoba. Zawsze chciałam, żeby sobie coś takiego na drzwi zawiesić i wiecie, no po prostu brałam tego dużo, bo jak ja bym sama sobie kupiła, to mama bym powiedziała, a dla mnie nie wzięłaś? Więc słuchajcie, wszystko tak naprawdę skupione podwójnie, świetnie to wygląda. Myślę, że tak zrobię albo na drzwi, albo na okno, byleby z daleka od psa, żeby tego nie zjadł. Jak się na to patrzę, trochę mało mi się tego wydaje, ale na przykład takie serduszka drewniane mam,
tutaj takie zawieszki z barankami. O, baranka też wzięłam, taka zawieszka z jajkiem. Ten baranek, jaki słodziak, taki puchaty, kojarzy mi się z Zakopanem, jak kiedyś byłam. To było mnóstwo ich i słuchajcie, pokażę Wam na dodatek rzeczy, które kupiłam w Home & You i w Empiku, na tych wyprzedażach właśnie też. Nie były to za złotówkę rzeczy, ale wydaje mi się, że były tanie, bo od tych cen, które tutaj mam, były 70% przeceny, więc tutaj było to 30 zł i od tego 70%, więc też wychodziło, nie wiem, tam kilka złotych, 6 czy 7, już mi się teraz nie chce dokładnie liczyć. I taka wiklinowa doniczka ze sztucznymi kwiatkami, też mi się to spodobało i wydaje mi się, że to będzie właśnie na co dzień fajne. 25 zł i od tego minus 70%. I dalej Wam pokażę rzeczy z Home & You, na które bardzo polowałam i mega się z nich cieszę. Bardzo chciałam mieć taką wielką figurkę zajączka i udało mi się, słuchajcie, to dostać na 50% promocji 44,50 i wtedy jeszcze tego dnia, jak ja to kupowałam, była druga rzecz za 5 zł, więc jak sobie to połączyłam z jakąś inną rzeczą, to wyszło mi w ogóle, to już prawie, że za połowę ceny, więc mam i to, słuchajcie, będzie czekało za rok i właśnie taka jedna duża ozdoba moim zdaniem sporo robi. O, jeszcze takiego kupiłam, ale to wcześniej i to nie było z tych promocji, druga rzecz za 5 zł, ale to było tak tanie, za 17,50 i to robi robotę, przepięknie się świeci, ja bym chciała to postawić na przedpokoju, później będę miała właśnie naprzeciwko lustro i to tak fajnie będzie się odbijało, czy to do zdjęć też będzie świetnie wyglądało. Glitter się sypie. Następnie, słuchajcie, jajo, które kupiłam, bardzo fajnie będzie wyglądało, ponieważ one ma tutaj te kwiatki i można tu wstawić tea lighta i to będzie fajnie dawało cień, jak będzie świeciło się. Minus 70%, 8,50 cena, więc też naprawdę hit. I następna rzecz, taki stroiczek, po prostu przepiękne drzewko z jajkami, takimi perłowymi, tutaj doniczka jak taka połówka jajka. Ile to kosztowało? 35 zł, przecena 50%. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj leży, to poducha, którą kupiłam. Ona mi się, mam tutaj za małą poduszkę, bo na te Home & You to trzeba większe poszewki, ale mam ją w domu, teraz akurat jestem jeszcze w domu rodzinnym. Z takim królikiem, tutaj ma pompony na rogach, tu jeszcze ma taki ogonek pastelowo-pudrowe odcienie, to coś jest dla mnie. O! Jeszcze, słuchajcie, zapomniałam pokazać Wam rzecz z Home & You, która mi się mega spodobała i właśnie sparowałam to z tą poszewką. Zaraz ja znajdę w niej cenę, bo chyba ją tu ukryłam. Jeszcze metka nie była odczepiona, bo wiedziałam, że na haul tutaj czekam. Uwaga, cena to było 35 zł i słuchajcie, do tego dobrałam kolejną rzecz, która właśnie była za 5 zł, za 30 zł. Przecena 50% z 60, taka patera na jajka. Nie miałam czegoś takiego, a tak mi się to spodobało. Byłam pierwszy raz w sklepie, to widziałam, nie kupiłam i dobrze, że zaczekałam, że była ta promocja ze piątaka, no bo po prostu jest to piękne i zobaczcie, jak mi to będzie do tego ładnie pasowało. Czy na przykład do tych różowych, mieniących się rzeczy to jest identycznie ten sam kolor? No, ja myślałam, że to już wszystko, ale jeszcze nie, jeszcze, słuchajcie, coś z Rossmana znalazłam. O, wow, bo tutaj nie chcecie tego widzieć, jak to wygląda, wszystko jest tak rozwalone. Kurka. Chciałam tego więcej zamówić, ale mi anulowali. Mam tylko jedną. Taki pojemniczek z kurką. Aaaa! Ja się cieszę takimi małymi pierdołkami, wiecie. Uwielbiam po prostu, uwielbiam. Kupiłam takie łapki, to już kupiłam wcześniej. Już mam tych łapek dużo od gnoma, ale... Ale no to kupiłam wcześniej, tak jak mówię, na przecenie 50%. Przecenione z 15 zł na 7,50. Czyż to nie jest urocze? O, to chyba otwieram, zobaczcie. Ciach. Pik, pik, pik. Ekstra. W ogóle to wygląda jak taka pacynka. Gadające zwierzaki. Tego dużo było, ale jestem bardzo zadowolona, że udało mi się znaleźć taką promocję i będę mogła zostawić coś dla siebie i obdarować moich bliskich. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, która z tych rzeczy najbardziej Wam się podobała i zapraszam Was na mój sklep Glambella, gdzie cały sklep jest przeceniony do minus 50%, więc korzystajcie, bo to nie będzie trwało wiecznie do wyczerpania zapasów. No i dajcie mi znać, czy widzicie jakieś fajne promocje. Jak widzicie, to piszcie mi koniecznie w komentarzu. Ja oczywiście będę się, czy tam na Instagramie, gdzie chcecie, ja to zobaczę. Będę się wybierała do sklepu, będę Wam robiła recenzje, hole zakupowe, wszystko zobaczycie. A może Wy się załapaliście na tą promocję? Jestem ciekawa. Buźka. Zobaczenia w kolejnych filmach i mój Instagram i pandy. Pies Panda, mój piesek, a mój Glam Paula 1. Do zobaczenia!